Dzień dobry. Przystępujemy do malowania wejścia do tego pięknego przybytku. Pan Teodor przyszedł w nadzorstwo. Proszę zobaczyć, farba musztardowa jeszcze została. To jest więc maszynka była do tego. Z racji tego, że klatka schodowa utrzymana jest w konwencji żółci, kanarkowym bym powiedział, też pojedziemy żółtą farbą, aczkolwiek od razu będzie wiadomo, że tu mieszka ktoś zupełnie wyjątkowy. I dlatego też malujemy wyjątkową farbą, aczkolwiek szlifowanko zrobione na sztukę. Żeby nie kusić włamywaczy, nie można pokazać, że mieszka ktoś tu tak popularny i znany jak majster. Stryczek działa. Jedyne co pozostaje to jeszcze tylko odsłonić te zaszpecone drzwi. Już. Nie zwulkanizowały się po tylu latach? Nie. Jak skóra po opalaniu. Oto proszę Państwa widok, jak prezentują się drzwi w końcu po dwuletniej okresie dojrzewania. Proszę, niczym szynka parmeńska oczom ukazuje się piękny widok białych drzwi. W zasadzie tylko jedyne widok. Wszyscy mają szare. Oryginalnie wszystkie były białe. Ale oryginalnie wszystkie były białe. Tu był numer domu. Tu jeszcze tabliczka z nazwiskami, inicjałami imion, aczkolwiek od kiedy jest RODO, na drzwiach pozostają same litery, cyfry. Sorry. A więc kolejny etap uznaję za zakończony. Moi drodzy, może jeszcze się jakoś uda uratować chociaż częściowo ten remont przed końcowym odliczaniem. Otóż z pomocą przychodzi nam ja, pan majster 2. Nawet mi się zrymowało. Z naszego domu po układaniu paneli został nam jeszcze jeden rulon naszego podkładu. No akurat on
jest grubości 1,5 mm. Nie wiem jaki jest tamten, podejrzewam, że podobny. Podłoga jest taka krzywa, że nawet jakby był trochę cieńszy, to jakoś to przejście zrobimy. Mamy rolkę, tu jest około 10 metrów, więc chociaż zróbmy kuchnię, moi drodzy, żeby tutaj wrzucić panel, żeby móc sobie ustawiać meble. I będzie co robić. I będziemy mieli co oglądać po pracy. Przed świętami, przed Karpikiem, przed Kevinem przede wszystkim. Więc jedna rolka, starczy nam to raptem na kuchnię, ale może w międzyczasie, kurczę, transport z tamtym podkładem przyjdzie i będzie można się rozlać na resztę pomieszczeń. Więc zaczynamy układać nasze podkłady. Podłogę żeśmy przygotowali, dobrze ją wymietliśmy, zeskrobaliśmy chrupki. Majster teraz tutaj zakłada nam zakładzik i zobaczymy, ile nam tego całego dobra styknie. Potem trzeba będzie wymierzyć sobie, bo nie wiem czy już wspominałem, ale tutaj też chcemy zrobić jedną całą podłogę bez dylatacji. Te panele, które mamy bez winylowe, one są bez fałfugi, ale one tam mają możność mają, że je można kłaść bez dylatacji do iluś tam metrów. Do 100 metrów. Do 100 metrów czy iluś, także spoko. Zadbamy o to tylko, żeby mieć mniej więcej centymetr przerwy przy bokach, wszędzie, żeby, nie wiem jak PCV, ale tamte MDF-owe muszą mieć miejsce, żeby się rozszerzać, bo jakbyście mieli panele na sztywno, od ściany do ściany i żadnej dylatacji, to one w momencie, kiedy by się chciały później na przykład rozszerzyć, to tu nie miałyby miejsca i by kurcze podeszły wam do góry. Czasami może się to tak zdarzyć, zwłaszcza kiedy nikt nie myśli o tym, żeby po prostu nie kłaść ich na sztywno. Zróbcie szparkę, pamiętajcie, że tam listwa przyjdzie. Zmierzcie sobie wcześniej, ile wasza listwa ma tam milimetrów krycia. Zwykle to jest około centymetra, musi mieć, nie? Więc taką sobie róbmy. Zróbmy sobie z centa i wtedy wiecie, naprawdę jak w tych drzwiach, w tych progach nie dacie tego przecięcia, to naprawdę jeśli będą miały one się gdzie rozejść na boki po ścianach, że nic wam nie stanie. U nas tak zrobiliśmy i nic się z tym nie dzieje no i podejrzewam, że u was jak tak zrobicie, też się nie będzie działo. Dobra, rozkładamy i będziemy lecieć dalej. Słuchajcie, słuchajcie! Cuda w święta się zdarzają! Właśnie niedawno Dziubek dostała potwierdzone info, że towar, znaczy się podkłady i listwy, przybędą jutro. Tak więc nie trzeba będzie kombinować i tutaj mieszać z tymi podkładami. Ten podkład już tu na razie zostaje, to sobie chociaż po nim chodzimy, bo tu jest odkurzone i nie chcemy tutaj zabrudzić. I możemy skupić się w dniu dzisiejszym na czymś innym. Tak naprawdę jeszcze troszeczkę mamy roboty. W międzyczasie okna żeśmy sobie dokładnie umyli i już zabezpieczyli, więc one już są czyste na święta dla Jezuska. I przechodzimy do wtopienia naszej puszki. Tu będzie potrójna puszka. Już tutaj żeśmy sobie dziurę zrobili. Akurat nie nagrywaliśmy, bo i tak by nie było słychać. Pewnie na timelapsach była muzyka, ale nie było czasu. I wycięliśmy sobie po prostu to tą koroną. Tak jak mówiliśmy, kiedy to jest już przyklejone, zespoinowane tym klejem, to nic nie odprysło i jest już bardzo ładnie. Ja jeszcze te płytki tutaj zabezpieczyłem, bo majster to jest rozrzutny i wiecie, nie? I wklejamy. Była przez chwilę, ja pomyślałem, żeby to może wkleić na pianę, ale puszek na pianę się nie wkleja. Bo to prąd, nie? A piana jest palna. Znaczy ona się... To jest w warunkach przeciwpożarowych, to jest tak, że ona się nie pali, czy tam samogasnąca jest, nie? Czyli jakby jej dorzucać do pieca, to się zjara, nie? No nieważne, ale mamy klej, tak jak zawsze wszystkie tu zrobiliśmy, to jest budowlany z klejem do płyt kartonowych, sobie pomieszany. Ludzie, ludzie, ludzie! Przechodzimy do malowania. Ja wiem, że powinniśmy to zrobić na końcu, no ale że nie mamy podłogi, to malujemy, a później będziemy układać podłogę z ostrożnością sapera. Jakby za to mamy jeszcze farby trochę, więc się poprawi. I mieliśmy sobie
malować inną farbą, ale po małym pokoiku, po naszym gabinecie została nam jeszcze puszka Tikurili Super White. Mało tego, farba ma no kilka miesięcy, podbija już pod rok prawie i nie popsuła się. Mało tego, nie śmierdziała, my ją chyba nawet nie rozcieńczaliśmy wtedy z wodą. A jeśli rozcieńczaliśmy, to później nie zlewaliśmy jej do tej puszki, więc nie podkisła. Bardzo ładna w zapachu, to znaczy śmierdziała szczochami, nie? Ale te wszystkie lateksowe farby śmierdzą szczochem, więc no jeśli śmierdzi szczochem, to znaczy, że jest dobra. Tak pokrótce. I wyjaśniła się zagadka, dlaczego ta farba jest różowa na opakowaniu i dlaczego jest różowa na ścianie, kiedy jest mokra. Otóż otworzyliśmy ją po prawie roku czasu i na górze zebrał się taki fioletowy pigment. Więc farba musi być po prostu pigmentowana jakimś takim fioletem. W momencie, kiedy ona jest mokra, maluje się na różowo, a jak wysycha, to bieleje. Ale powiem wam, że taki myk jest bardzo dobry, bo przede wszystkim widzicie, przy drugiej warstwie najczęściej, widzicie, gdzie jest pomalowane, a gdzie nie. No bo farba ma różowawy kolor. Najgorzej, jak już malujecie drugą warstwę i farba jest biała, ściana jest biała, to już wtedy, kurczę, wiecie, święty Boże nie pomoże. A tu widać wszystko jak w kolorze. No, dziś nie czuję, że rymuję. No, tak więc malujemy sobie to i heja! Moi drodzy, dziś znowu będzie taki odcinek z rodzaju wszystko i nic. Ale jest z nami Teodor. Hej Teodor. Zabieramy się za bejcowanie parapetu. Parapet został już nam tu wstępnie przygotowany, czyli obklejone okna. Okna oczywiście były przetarte, żeby nie było, że jakiś syf później będzie się zsypał. I obklejone taśmą. Od spodu również żeśmy obkleili taśmą. Tutaj akrylu akurat połączenia nie dawaliśmy, tak to byśmy dali, żeby było wykończone, ale tu w przyszłości będzie listwa LEDowa, która nam akurat się w ten narożnik tutaj wbije, więc akryl byłby przesadą, ale żeby parapet nie odstawał kolorytem od naszej ściany z desek, bejcujemy go taką bejcą. Bejca do drewna i tu macie nazwę dąb rustykalny, bo ma być rustykalnie. Więc jedziemy i już widzę, że ładnie się nam tutaj wybarwia. Tak więc pędzelek, gąbeczka, która już więcej w swoim życiu żadnego naczynia nie umyje. No i majster bejcuje. Poczekajcie, chcę wam jakieś dobre ujęcie tutaj dać. O, może będzie dobrze. Tak więc jedziemy. Dobra, ty pędzlem, a ja gąbką. Tak więc widzicie, roboty co nie miara. Na razie na robocie zostaliśmy sami z majstrem. Dziubi wybyła załatwiać swoje sprawy na mieście. I by można powiedzieć, kota nie ma, to myszy harcują, ale nie ma opcji, my tutaj ciężko pracujemy, aczkolwiek szefowa wyszła na dosłownie 2 minuty i po tym czasie dzwonek domofonem. Myślałem, że coś zapomniała. A tu okazało się, że zlokalizował nas widz i przyszedł w odwiedziny. Na szczęście Teodor go nie zjadł. A co się okazało? Widz jest listonoszem z tego osiedla i akurat tak się składa, że ogląda nasz kanał prawie od samego początku i postanowił, że wpadnie. Tak więc taka miła niespodzianka. Chwilę żeśmy pogadali. Tak więc pozdrawiamy Krzyśka, bodajże Krzyśka, bo już z tego stresu, czy go misio nie zje, zapomniałem, ale chyba Krzysiek, jak nas oglądasz, to napisz w komentarzu. Krzychu też robi fuchy po godzinach, znaczy też, my nie robimy fuch, ale on robi fuchy po godzinach, także zna się chłop na rzeczy. Powiedział, że mu się podoba,
Żona jest zachwycona płytkami z łazienki, tak więc super. Pozdrawiamy. A my w międzyczasie malujemy nasz parapet. Ja już widzę, że parapet, no ładnie, ładnie. Będzie wyglądał tak drogo. Dębina. Tak jak dębina, bo to taki dąb, a nie pospolita sosna. Generalnie większość stolarzy albo ludzi, którzy robią w drewnie, będzie wam odradzało sosnę na parapety albo tym bardziej na blaty kuchenne, z racji tego, że sosna jest miękkim drewnem, bardzo łatwo zrobić w nich dziurę i uszczerbić to. Jest natomiast bardzo tanim drewnem, więc no wiele ludzi też się może na to zdecydować. A my akurat mamy sosnę, bo kiedyś żeśmy po prostu taką kupili, no i została, jest w dobrym stanie, żal było wyrzucić. Natomiast powiem wam szczerze, że w porównaniu ze prawdziwym dębem to nie ma co porównywać, ale też będzie łatwiej. Proszę bardzo, ładnie, ładnie tutaj to pokrywa. Ale spragniona jest, bo wszystko pije. Wszystko wchodzi od razu, w zasadzie nie ma co tutaj, żeby coś trzeba było rozcierać. No cóż, taki klimat bloku. Atakujemy sobie spód. Tu możecie zobaczyć, że miejscami ten parapet będzie taki trochę jaśniejszy. A to z racji tego, że po prostu jak żeśmy to szlifowali, to gdzie niegdzie ten lakier, który był położony, się nie dotarł za dobrze. No i dlatego bejca tak go nie chyta. Ale będzie taki efekt vintage, nie? Wiecie, że no niby już takie stare, spłowiałe. Ale uwierzcie mi, to tyle warstw, pamiętam wtedy nawaliłem tego lakieru. A my to szlifowaliśmy, kurde, multitoolem, on już tam się tak męczył, że tyle ile się udało, tyle żeśmy wyszlifowali. A musi tak zostać i tak będzie, nie? No, tak więc Teodorek dzisiaj postraszył nam gościa. Powiem wam, że ostatnio był u nas Krzychu z Remont for You i w końcu Krzychu poznał Teodora i Teodor został spuszczony ze smyczy, także bał się przez pół dnia, jak miał do nas przyjść, to się bał, bo powiedziałem, słuchaj, spuszczę Teodora, już go nie będę trzymał, bo przecież posiedziesz u nas trochę, no nie będę go ciągle, kurde, tam trzymał na smyczy i on będzie nam tylko szczekał i przeszkadzał. To słuchajcie, całą mortadelę kupiłem specjalnie, przed wejściem Krzyśka ją pociąłem w kawałki i Krzychowi, kurde, w kieszenie napchałem. I tylko jak, kurczę, wszedł, ja go puściłem, oczywiście zaczął szczekać, ale on to tak zawsze podchodzi, szczeka. Ale Krzychu z kieszeni od razu, Morto di Maggio i pies kupiony, kurde. Jeszcze troszeczkę, parę minut w niepewności i się bestia uspokoiła, ale Krzychu, nie wiem czy później jeszcze przeżywał, ale na szczęście się udało, także... Za każdym razem właśnie jak ktoś ma przyjść, to Teodorek się będzie niecierpliwił i bronił swego, wszakże ten typ tak ma. A z drugiej strony nasz piesek po przejściach, bo często do weterynarza z nim jeździliśmy i po prostu on teraz już obcym ludziom nie ufa. Ufa tylko swoim. Ale ten, kto już bez smyczy, to jest jego. Alright. Teraz widok dla tych wszystkich, którzy myśleli, że majster ma stare, dziadowskie, komunistyczne, czy też pokomunistyczne drzwi. Ta-dam! Oczom waszym ukazuje się widok nowiuśkich, bialutkich drzwi. Tylko w końcu żeśmy zerwali z nich folię ochronną i co powiecie? Fajne, nie? A? Z twojego weekendu. Nie? No. Umyłem, co to jest? Domofon. Domofon umyłem. Rozdzielnica pięknie się tutaj prezentuje. Blue is shiny w ogóle.
nie? I tutaj, w tym miejscu, gdzie szefowa stoi, będzie zamontowany stojak na palta. A taki ładny, z Ikei, ja znalazłam. I musimy się śpieszyć, bo 28... Nie, zamknął? Może nie zamknął. Nie, chyba nie, ale wiadomo, może się coś zmienić. Ale nie wiadomo, wiecie jak to jest. Śpiesz się powoli, ale śpieszmy się śpieszyć. I zapraszamy jeszcze do Nory. Tutaj nasze malunki tak wyszły w parapecie. No ciemnawy na dwa razy. Chcieliśmy go jeszcze dzisiaj machnąć lakierem, ale już tego dzisiaj nie zrobimy, bo on jednak musi sobie troszeczkę podeschnąć. Ale zrobimy to jutro. Tak więc w tym pokoju już coraz mniej do zrobienia, pozostaną jakieś pierdoły. Sądzę, że jak już odszurzymy to wszystko, to pół dnia zleci na ten pokój, żeby go przygotować. Oczywiście po tym jak już wlecą, panele. Pół dnia na ten pokój. Z kuchnią będziemy się barować, podejrzewam, ze 2-3 dni powiedzmy. Pamiętajmy, że trzeba meble ustawić. Takie pierdoły. No jeszcze trochę się zejdzie, ale już na spokojnie. Zobaczcie jak majster sobie ładnie tutaj te kontakciki porobił. Generalnie to na tynkowo. Będą na tej cegle, więc chyba będą ładniej wyglądać. Wiecie, u nas my akurat wpuściliśmy ją, one są w takich kwadracikach, aczkolwiek u nas nie widać, bo jest jedno pod stołem, drugie jest za kanapą, ale powiem wam, że ładniej chyba będzie to wyglądać, jeśli te kontakty będą na cegle, więc jeśli ktoś będzie robił, a to poczekajcie, aż będziemy zakładać osprzęt, to zobaczycie jak to wygląda, ale wydaje mi się, że będzie fajnie, nie? Tak więc powoli do przodu! I jeszcze tak szybko na zakończenie, taka spontaniczna prośba od Wicki w zasadzie. Prosiła, żeby pozdrowić, więc pozdrawiamy swojego męża, znaczy jej męża, no nie mojego, ja męża jeszcze nie mam. Może się kiedyś dorobię. Co? Żartuję, ja będę miał piękną żonę. Także pozdrawiamy Łukasza od Moniki. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawia cię twoja piękna zapewne żona Monika i nasz cały zespół Co Dziś Robimy, łącznie z Teodorem. Tak, Łukasz, pozdrawiamy! Bo pamiętajcie, że wszystkie Łukasze to fajne chłopaki. Cześć!